Dzień dobry, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Klaudia Rogalska, trener nauczycieli online. Przed nami dzisiaj kolejny webinar, kolejne szkolenie. Będziemy uczyć się nowej aplikacji, nowego narzędzia, które nazywa się Bluecat. I zaraz już powiem więcej, tylko jeszcze szybciutko otwieram sobie tutaj podgląd, żebym widziała, czy wszystko jest ok. Dobra. Dajcie znać, czy jesteście, czy wszystko widać i słychać. Tak, widzę, że już tutaj pierwsze osoby dołączają. Przywitajcie się oczywiście też w komentarzu. I zaczynamy za chwilę. Już udostępniam też swoją prezentację. To jeszcze nie ta prezentacja, jeszcze na początek moja prezentacja. Ok, już jest wszystko dobrze. Dobra, dzień dobry. Już sobie odświeżam. Widzę, że coś nam tutaj w grupie, zdjęcie w tle się zmieniło. Nie wiem dlaczego, coś tam się wydarzyło. Dobra, ok, dzień dobry, jest Alicja, ktoś jeszcze tutaj jest, dajcie znać, dobry wieczór. Iwona, dobry wieczór, witajcie. Ok, z takich kwestii technicznych, słuchajcie, więc oczywiście tak jak zawsze mamy stronę zapisu na webinar, webinar.claudiarogalska.pl, gdzie zapisujemy się po certyfikat, notatkę do szkolenia, czyli tą zwykle prezentację, w której są wszystkie linki również, no i link do nagrania, jeśli ktoś będzie oglądał powtórkę. Później bardzo dużo osób pisze do mnie właśnie, żeby wysłać to nagranie, więc najlepiej upewnić się, czy jesteśmy na liście właśnie tutaj, na tej webinarowej, po to, żeby te wszystkie linki dostawać. Wiem, że bardzo dużo osób też ogląda powtórki tych webinarów, dlatego ważne jest, żeby to wszystko po prostu nam fajnie działało. Dzień dobry, ok, super, jest dwie Agnieszki nawet, dobra. Zaczynamy od aplikacji Bluecat, która jest w swojej budowie postaci trochę podobna do Kahoota. Nawet wizualnie, jeśli chodzi o całą szatę graficzną, jest to aplikacja, która bardzo przypomina Kahoota. Natomiast pozwala nam ona stworzyć gry powtórkowe online, które oparte są na bazie quizu, na bazie testu. Narzędzie jest bezpłatne, możemy tworzyć pytania z limitem czasu na odpowiedź. Jest to pytanie, które może mieć cztery odpowiedzi do wyboru, test z jedną poprawną odpowiedzią. Bardzo fajnym udogodnieniem jest importowanie pytań z Quizletu, czyli czy z Quizleta. Mamy możliwość, jeśli tam tworzymy swoje zestawy słownictwa, to możemy bardzo fajnie tutaj zaimportować sobie te pytania i nie musimy ich tworzyć od podstaw. Jeśli nie chcemy tworzyć samodzielnie testu, mamy możliwość skorzystania z banku gotowych quizów, które są zrobione przez innych użytkowników platformy. Po zakończonej grze pobieramy sobie statystyki, raporty, czyli standardowo cały proces, tak jak w przypadku innych gier. Gry na żywo, mamy możliwość utworzenia gry na żywo oraz zadania domowego, które uczniowie będą robić we własnym tempie, we własnym czasie w domu przez określoną ilość czasu. No i oczywiście najważniejsze, uczniowie dołączają przez kod, w związku z tym mogą korzystać z tego w każdej chwili, nie muszą też zakładać sobie dodatkowego konta, podawać adresów mailowych, tylko tak jak w przypadku Kahoota, Quizizz, mogą dołączyć przez kod, który im udostępnimy do jednej konkretnej gry.
Tak więc czym tak naprawdę Blue Cat różni się od pozostałych gier? Różni się przede wszystkim tym, że ma wiele wariantów gier na jeden zestaw. Czyli tworzymy sobie zestaw 20-30 słów i możemy zagrać tak naprawdę w 8 różnych gier. Więc jest to ta przewaga. Gry są od tych prostych, testowych, czyli zwykły quiz ABCD z odpowiedziami, wynikami, punktacją, po gry strategiczne, w których trzeba trochę oprócz odpowiedzi poprawnej, udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie, trzeba też pomyśleć, jaką obrać strategię, żeby uzyskać więcej punktów niż kolega czy koleżanka. Tak więc bardzo fajne, zaktualizowane gry online. Blue Cat jest dosyć nową aplikacją, nowym narzędziem i jest cały czas aktualizowane, dodawane będą nowe rzeczy, więc warto się z tym narzędziem zapoznać, szczególnie jeśli potrzebujemy trochę więcej urozmaiceń na lekcje. Nagranie będzie dostępne na grupie przez jakiś czas, zwykle zostają one i później są przesyłane na mój kanał na YouTubie i są również na mojej stronie dostępne, więc jeśli chodzi o webinary, to są one praktycznie dostępne cały czas. W przypadku wyzwań, które trwają przez 5 dni czy 7 dni, ten limit jest tutaj ograniczony, natomiast webinary zwykle sobie zostają i można do nich wracać. W dzisiejszym szkoleniu, tak jak już pokrótce opowiedziałam o tym, czym jest aplikacja Blue Cat i czego się możemy tam po niej spodziewać, podzielimy sobie to szkolenie na dwie takie części. Pokażę na początek, jak tutaj zarejestrować się na tej aplikacji, jak tworzyć zestawy, a później zagramy sobie w taką grę, pokażę też, jak to wygląda od strony ucznia, żebyśmy wiedzieli, z czym iść na lekcję od razu. A na sam koniec zaproszę Was na bezpłatne wyzwanie o technologii VR, które rozpoczynamy w kwietniu, ale to już zrobimy na samym końcu. Na początek, zanim przejdę do narzędzia, dajcie proszę znać, jak zawsze zresztą, jakiego uczycie przedmiotu, żebym wiedziała, czy robić testy pod anglistów, ponieważ sama jestem nauczycielem języka angielskiego, czy też robić je po polsku. Dajcie znać, jakiego uczycie przedmiotu, a ja sobie udostępnię w tym czasie narzędzie. Mamy angielski, edukację wczesnoszkolną. Tak, tutaj Pani Mariole pamiętam. Angielski. Angielski. Większość angielski, edukacja wczesnoszkolna. Dobra, więc angliści będą mieli troszeczkę łatwiej, ponieważ całe narzędzie jest w języku angielskim, strona jest w języku angielskim i należy się nią posługiwać w tym języku. Natomiast oczywiście możemy tworzyć zestawy, quizy, testy tak naprawdę z każdego jednego przedmiotu, jeśli będziemy je tworzyć właśnie samodzielnie, bo możemy wpisać tam dowolną treść i tak naprawdę kwestia naszego tylko tutaj podejścia do tworzenia tego zestawu. Więc jesteśmy na stronie bluecat.com. Nie mylić z booklet, bo bardzo często jest tutaj to słowo właśnie przestawiane, bardzo łatwo je przestawić. I na stronie, może ja tutaj wyświetlę też link dla osób, które chciałyby od razu sobie wejść na tę stronę i zobaczyć, jak to tam wygląda od początku. Tak więc, na stronie bluecat.com zakładamy sobie bezpłatne konto jako nauczyciel, przechodzimy tutaj do sign up,
i wypełniamy formularz prosty, imię, nazwisko, adres mailowy. Możemy też zarejestrować się od razu z Google, z Gmail, więc wtedy to ta rejestracja przebiega w dwóch krokach, a następnie logujemy się na swój panel. I od razu ja już jestem tutaj zalogowana, jak zalogujemy się na ten panel, to zobaczymy, że tak naprawdę cały interfejs i strata graficzna jest bardzo podobna do Kahoota. Tak więc po lewej stronie mamy menu, w którym zobaczymy nasze zestawy, czyli My Sets, to będą moje zestawy. Nie wiem, czy widać teraz tą moją stronę, którą pokazuję, chyba nie. Więc już zmieniam tutaj. Dobra, teraz powinno być OK. Tak więc po zalogowaniu przechodzimy na panel, w którym mamy My Sets, czyli moje zestawy, które utworzyliśmy i mamy tutaj wszystkie nasze quizy, które zarówno też skopiowaliśmy od innych nauczycieli, ulubione, zadania domowe, to będzie miejsce, w którym pobierzemy wyniki i zobaczymy, jakie quizy zostały zadane na zadania domowe i historię, czyli takie proste narzędzie. Natomiast, żeby przejść do utworzenia nowego quizu, tutaj na górze mamy również pasek narzędzi, który nam pozwala się tutaj w tym narzędziu poruszać. Więc mamy opcję play, czyli po prostu rozpoczęcia nowej gry, wyszukiwarkę quizów gotowych w całej tej w całym tym narzędziu stworzoną przez innych nauczycieli. Czyli tak jak w przypadku Kahoota czy Quizzes, możemy tutaj sobie wpisać dowolny wyraz, na przykład animals, i wyszukać quizy odnośnie danego tematu. Następnie, jeśli nas jakiś quiz tutaj interesuje, klikamy i patrzymy, jakie są pytania. Widzimy, że mamy też możliwość zadania pytań obrazkowych. Po rozwinięciu widzimy też, jakie zostały dopasowane odpowiedzi do tych pytań i sprawdzamy, czy po prostu to jest quiz, który chcemy wykorzystać na lekcji. Jeśli tak, wówczas klikam tutaj na tę ikonkę kopiowania i wtedy jak skopiujemy sobie ten quiz, możemy z niego skorzystać i go wyedytować. Natomiast tak jak widzimy, pojawiła nam się informacja o tym, że jest to opcja płatna, więc żeby, jeśli nie chcemy go edytować i zagrać w niego po prostu tak jak jest, bez płacenia, to klikamy sobie po prostu host i od razu możemy przejść do gry. To będziemy za chwilę robić. Tak więc tak korzystamy z tych quizów gotowych. Jeśli natomiast chcę stworzyć swój własny quiz od podstaw, który teraz sobie szybciutko zrobimy, taki przykładowy, klikam tutaj na ikonkę Create na górze, na tym fioletowym pasku i przechodzę do edycji tego quizu. Na początek mogę dodać zdjęcie główne, czyli to, co będzie wyróżniało mój quiz. Mogę skorzystać z galerii wewnątrz, wpisując po prostu jakieś słowo, którego szukam. My sobie zrobimy quiz o Wielkanocy, więc wpisałam Easter, wybieramy zdjęcie i zostawiamy jako zdjęcie główne, następnie tytuł naszego quizu, tutaj krótki opis, piszemy sobie quiz demo. Ustawiamy prywatność, czy ma być publiczny, czy prywatny i czy chcemy stworzyć tutaj ręcznie cały zestaw, wpisać pytania, czy zaimportować z Quizleta. My zrobimy ręcznie i następnie create your set. I teraz przechodzimy od razu do wprowadzania pytań. Żeby wprowadzić pytanie, klikam fioletowy przycisk i znowu mam możliwość na przykład wybrania jakiegoś zdjęcia, które chcę, żeby uczeń najpierw zobaczył, i mogę go wybrać z galerii tutaj
BlueCat'a, więc wpisuję sobie jakiś wyraz, na przykład bany. Zadaję pytanie, co widzisz na obrazku? Dobra, już zrobimy po polsku. Okay, i dodaję 4 odpowiedzi. To znaczy maksymalnie 4 odpowiedzi, bo tak naprawdę mogę tych odpowiedzi dodać 2, 3 albo 4. Ja sobie tutaj dodam 3. Zaznaczam teraz, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa, tym zielonym tikiem. W tym wypadku to będzie odpowiedź pierwsza. Mogą być tutaj 2. Nie, coś tam się zaznaczyło. OK, mamy. Następnie ustawiam limit czasu, jaki uczeń mają na udzielenie, jaki uczniowie mają na udzielenie odpowiedzi w tym pytaniu i ustawiam go w sekundach, czyli tutaj sobie zrobimy 20 albo na przykład 15 sekund. Następnie przypadkowe odpowiedzi, żeby pomieszać, żeby nie wszyscy mieli te same i klikam save. I w ten sposób dodaję każde kolejne pytanie. Mogą dodać również pytanie bez zdjęcia, czyli sam tekst i 4 odpowiedzi, albo na przykład wgrać zdjęcie z komputera. Jeśli mam jakieś zdjęcia, grafiki na komputerze, to mogą sobie również je tutaj wgrać. Ja teraz to zrobię, żeby pokazać, jak to wygląda. OK, wgrałam sobie tutaj bazie. To widzisz na obrazku. Znowu dodaję odpowiedzi. Tulips i zaznaczam poprawną odpowiedź. Ustawiam limit czasu. I klikam niebieski przycisk OK. Musimy zwalnia internet. Dobra, myślę, że jeśli chodzi o tworzenie pytań, to wiemy dokładnie, jak to wygląda. Dajcie znać, czy jest OK, czy coś powtórzyć. Wszystkie pytania, które znajdą się w naszym quizie, będziemy mieli tutaj do nich dostęp i możemy je sobie tutaj zawsze sprawdzić. Również mamy dodatkowe opcje właśnie edycji, usuwania tego pytania albo kopiowania, jeśli chcemy na przykład na bazie jakiegoś jednego pytania stworzyć kolejne. Kiedy skończymy, link zasłania stronę. OK, zabieram, dobra. Wszystko jasne, dobra. Myślę, że to jest tak bardzo intuicyjne też dodawanie tych pytań, że jest OK. Więc na koniec klikam przycisk Save Set, czyli zapisz. I quiz, który zrobimy, zawsze nam się pokaże tutaj w menu w zakładce My Sets. OK, przechodzimy teraz do gry. Zagramy sobie jeśli chcę zagrać w ten quiz, który zrobiłam samodzielnie, to mam opcję solo, czyli po prostu jednej osoby, albo host i to będzie nasza gra na żywo. Więc z tej pozycji będę przechodzić do grania na lekcji. Natomiast my sobie zagramy w jakiś quiz taki z banku tych quizów. I może sobie zagramy w OK, tu mamy jakiś quiz matematyczny, bardzo prosty, więc zagramy sobie w ten quiz. Klikam host. I teraz po kliknięciu w play, po kliknięciu w host, pokazuje nam się ten pulpit, którego nie mają inne quizy. Czyli różne warianty gier, tak naprawdę na podstawie jednego zestawu.
I zrobiliśmy sobie jeden quiz, a możemy zagrać w ten quiz tak naprawdę tutaj 9 razy i to 9 razy w różną grę. I jest to o tyle fajne, że w przypadku powtarzania materiału uczniom się to nie będzie nudzić i będą chcieli po prostu spróbować też innej gry. Dzięki temu też będą utrwalać dany materiał dużo efektywniej. Żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda, możemy sobie teraz kliknąć na każdą grę i po prawej stronie pojawi nam się krótki opis tego, co w tej grze będziemy robić. Po kliknięciu w daną grę również pojawi się krótki tutorial. Nie będziemy teraz grali we wszystkie 9 gier, bo byśmy dużo czasu bardzo poświęcili. Pokażę Wam ten Gold Quest, który jest, uważam, bardzo fajny, bardzo angażujący, moi uczniowie go bardzo lubią. No i zobaczymy może później, może jakiś jeszcze jeden zagramy. W każdym razie tutaj mamy krótki opis tego, co trzeba zrobić, żeby zagrać i na czym polega dana gra. Mamy również ilość miejsc. Tutaj mamy 60 miejsc, w opcji premium mamy 1000, więc 60 to na jedną klasę jest bardzo dużo. No i mamy też ilość sugerowanych osób, żeby gra fajnie wyglądała, więc tutaj mamy 3+, minimalnie, chociaż oczywiście w 2 osoby też można zagrać, natomiast w tej grze ta gra polega trochę na takiej rywalizacji, więc dobrze jak właśnie tych osób jest więcej. Później mamy Tower Defense, kafe, w której też się zbiera punkty, żeby wymienić na posiłki, faktury, w której się zbiera pieniądze. To jest gra drużynowa. Tutaj dzielimy klasę na 2 drużyny. Racing mamy typowy wyścig, czyli uczniowie widzą siebie na tej bieżni. No i 2, które możemy zadać tylko jako zadanie domowe, bo tutaj też mamy opcję, że możemy zadać na przykład te 2 ostatnie gry tylko jako zadanie domowe. Natomiast opcja Classic jest typowym quizem z 4 odpowiedziami. To znaczy tak, każda z tych gier jest typowym quizem, bo tutaj będą uczniowie musieli odpowiadać na te pytania. Natomiast w większości właśnie mamy różne warianty, które nam uatrakcyjniają cały ten proces. Zagramy sobie teraz ten Gold Quest. Taką jeszcze informację, której nie powiedziałam na początku, dodam, że uczniowie nie muszą patrzeć na ekran nauczyciela, żeby grać w tę grę. Mogą na niego patrzeć, ponieważ tam dzieje się jakby całe podsumowanie gry, czyli widać, kto ile ma punktów i jak odpowiada na pytania. Natomiast nie muszą uczniowie patrzeć na ekran nauczyciela, żeby udzielić odpowiedzi, tak jak w przypadku Kahoota. I teraz jak wybiorę sobie dany wariant gry, klikam Host Game i znowu mam 2 wersje do wyboru. Mam możliwość ustawienia, ile czasu będzie trwała dana gra, albo na ile w przypadku tej gry, ile złota musi uzyskać uczeń, żeby gra się zakończyła. My sobie wybierzemy tę opcję z czasem i ustawimy sobie tutaj 5 minut. Opcja z czasem też jest bardzo fajna. W przypadku, kiedy chcemy na przykład skupić bardzo zaangażowanie uczniów na danym zadaniu i wtedy też uczniowie widzą ten czas i bardzo aktywnie przez te 5 minut pracują. W tej grze chodzi o to, aby przez te 5 minut odpowiedzieć poprawnie na pytania i jednocześnie zebrać jak najwięcej tego złota, tak? Ale przez tylko 5 minut. Następne mam opcję pokaż instrukcję, zezwól na późniejsze dołączenie do gry i użyj przypadkowych nazw i my sobie te przypadkowe nazwy w tej opcji wykorzystamy. OK. Jak jesteśmy gotowi, klikam Host Now. Przechodzimy teraz do strony, w której
uczniom pokazuje się kod. I teraz możemy sobie w tę grę zagrać i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Trzeba przejść na stronę bluecat.com łamane przez play i wpisać kod do gry 368378. Natomiast jak przejdziemy tutaj na tę stronę, pojawi nam się dokładnie ta strona i trzeba kliknąć opcję Join a Game. OK, i tutaj wpisujemy wtedy BlueCat Game ID, czyli dokładnie ten kod. O, jak szybko dołączać. Dobra. Nie wiem, ile mamy osób dzisiaj. 55. Do 60 możemy zagrać. Więc. Dobrze. Chciałam pokazać też, jak to wygląda mimo wszystko na stronie, bo wiem, że nie wszyscy pewnie będą grać, też na powtórce. Będą oglądać nagranie i nie będą wiedzieć, o co chodzi. Więc ja sobie też otworzę jeszcze jedną przeglądarkę. Okej. I teraz po lewej stronie widzimy to, co będzie widział nauczyciel, czyli ten widok z kodem. Natomiast po prawej stronie będę grała jako uczeń, żeby też pokazać osobom, które nie grają, jak to wygląda od strony ucznia. Poczekamy jeszcze chwilę na dołączenie. 26 osób jest. Tutaj widzimy też zawsze. Można sobie tutaj na stronie ucznia wybrać do 5 razy jakąś nazwę. I teraz na tym pulpicie ucznia również pojawiły się właśnie te bluki, czyli te takie stworki, które można, takie awatary, na których oparta tak naprawdę jest cała ta gra. Widzimy, że większość jest zablokowana. Więc mamy jeszcze trochę miejsc. Czekamy. 2, 4, 6 miejsc jeszcze mamy, ok. Te awatary uczeń sobie może zmieniać, tak? Ja mam też trochę opóźnienie, jeśli chodzi o transmisję, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że się uda. Powiem teraz, o czym jest ta gra. W tej grze zwykle, znaczy generalnie odpowiadamy na pytania. Będą to te pytania o mnożeniu, więc takie proste działania. Natomiast w przypadku tej gry będzie również opcja, w której trzeba będzie otworzyć 3 skrzynki ze skarbem. I teraz zadaniem ucznia po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie jest otworzyć wybraną skrzynkę i tam będą się znajdowały dodatkowe punkty, sztabki złota albo jakieś zadania, na przykład zamień się punktami z jakąś osobą. I to jest ten element gry, na który uczniowie nie mają do końca wpływu, nie mają nad tym do końca kontroli, który właśnie sprawia, że ta gra jest taka bardzo ekscytująca. Dobra. Myślę, że możemy zaczynać, bo tutaj nam już ta liczba nie skacze. 32 osoby mamy, ok.
Więc teraz, jak już jesteśmy gotowi, klikamy na ekranie nauczyciela Start. Po prawej stronie widać już, jak się udziela odpowiedzi. I teraz uczeń wybiera sobie skrzynkę i dodaje sztabki złota do swoich punktów. Natomiast u nauczyciela pojawia się cała lista osób właśnie z punktami. Nie, uczeń się nie musi logować, dokładnie. Uczeń ma tylko kliknąć Join Again i wpisać kod. Tak, dokładnie. I tutaj właśnie w tym momencie, kiedy jest Choose a Chest, zadaniem ucznia jest teraz na przykład może wziąć 25% punktów od jakiegoś tutaj gracza, tak? I sobie nawzajem odebrać te punkty. Więc tak naprawdę do końca gry nie wiadomo, kto wygra. Czasami mamy gold. Widzicie, ja mam 335, a tu pierwsza osoba ma ponad 3000, więc widzicie, jak bardzo ta gra jest tak naprawdę wymagająca też. No. Jeśli chodzi o tabliczkę mnożenia, no to tutaj to w ogóle jest super, bo cały czas po prostu ćwiczymy. Myślę sobie, że na słownictwo też jak najbardziej to jest ekstra powtórka. Tylko w przypadku ustawienia tego na przykład na 5 minut, minęło 2,5 w tej chwili, musimy wziąć pod uwagę fakt, żeby tych pytań było jednak troszkę więcej, tak? Czyli żeby się nie skończyło na przykład po 10 pytaniach. Minuta 40. Dobra. Czekamy do końca. I tutaj widzimy też od razu cały ranking, widzimy, jak uczniowie sobie radzą. Teraz oczywiście mamy random names, więc ciężko nam też zorientować się, kto jest kim, prawda? Ale jak poprosimy uczniów o wpisanie swojego imienia, to jak najbardziej możemy później w tych statystykach to wszystko przeczytać. O, mamy też opcję swap,
w którym możemy zamienić się z kimś punktami. Czyli to też jest trochę takie nie fair, ale... Okej. No ale właśnie o to w tej grze chodzi. Okej, mamy final standings. Lion Caster wygrał 154514, Sparkle, Han, nie wiem co tam dalej, i Green Heart na trzecim miejscu. Uczniowi też się tutaj pokazuje od razu, na którym miejscu zakończył. Mamy tutaj dodatkowe bonusy, ok, tokeny i tak dalej. Więc ja już teraz zamykam tę opcję. Thanks, ok. Tę opcję. Tak, już jestem. Dobra, zminimalizowałam po prostu, zamknęłam ekran, który miał transmisję, także dobra, mój błąd, ale jest już wszystko ok. I teraz tutaj mamy nasze statystyki. Ilość poprawnych, niepoprawnych, ile zagrało osób, ile mamy również w przypadku jednego, każdego pojedynczego ucznia. I to wszystko możemy sobie pobrać. W opcji upgrade mamy bardziej, więcej detali. I wtedy możemy kliknąć na wybranego ucznia i pewnie zobaczyć po prostu, jakie miał tam odpowiedzi i tak dalej. Natomiast do tego momentu to jest jak najbardziej ok. I myślę, że jeśli chodzi właśnie o ten główny element, czyli gier powtórkowych online, to jak najbardziej możemy to sobie wykorzystać. Dobra, jeśli chodzi o pozostałe gry, w które możemy tutaj zagrać, to tak jak wcześniej wspomniałam, można wybrać na ten sam zestaw tak naprawdę jeszcze inne gry, ale to już zostawiam do własnego tutaj eksplorowania z uczniami i poznawania tych gier, co też jest, myślę, bardzo fajne, że na każdej lekcji możemy zrobić coś nowego i z uczniami tutaj się w to pobawić. Moi uczniowie też bardzo lubią tę kawiarnię, chociaż dla mnie ona jest trochę taka nudna, ale uczniowie ją bardzo lubią. Tutaj po prostu trzeba kupować jedzenie, żeby nakarmić klientów w restauracji, więc jakiś taki motyw tutaj jest tej kawiarni, więc też można spróbować. No i oczywiście wyścig też jest bardzo ekscytujący. Doryta pisze, że było bardzo ekscytujące. Tak. W przypadku tej gry, w którą graliśmy, czyli tego Gold Quest, to jest bardzo fajne rozwiązanie wtedy, kiedy chcemy naprawdę, żeby uczniowie się skoncentrowali na tym. I oczywiście czasami można jak najbardziej usłyszeć jakieś salwy, prawda, tutaj wybuchy żali, że ktoś na przykład nam odebrał punkty, albo że jakiś minus było, jakiś tam ileś minus procent, żeby stracić punkty i tak dalej. Natomiast nie jest to aż tak bardzo
powiedziałabym, rozpraszające, jak w przypadku na przykład Kahoota, któremu bardzo dużo tych emocji towarzyszy zwykle, bo wszyscy widzą te same pytania. Tutaj jak najbardziej mamy trochę więcej tej takiej koncentracji i ten czas i ta muzyka w tle też bardzo fajnie na to wpływa. Jeśli chodzi o rodzaje pytań, to nie. Na dzień dzisiejszy to są pytania testowe. Natomiast myślę, że to jest kwestia czasu, bo tak naprawdę no, BlueGet jest dosyć nową aplikacją. Natomiast nie, możemy tylko pytania testowe, ewentualnie dodać zdjęcia, ilustracje. Jeśli ma być to na przykład pytanie, tak naprawdę w pytaniu testowym możemy też stworzyć uzupełnianie zdań, ale to też jest wybór poprawnej odpowiedzi. Ok, jeśli macie jakieś pytania odnośnie aplikacji, to można je zadać w komentarzu. A ja jeszcze na koniec zaproszę Was na wyzwanie bezpłatne, które startuje 12 kwietnia. I jest to wyzwanie 5-dniowe dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, w których będziemy uczyć się elementów rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej, czyli VR i AR. Będziemy spotykać, to znaczy wyzwanie jest nagrane, tak? Czyli każdego dnia otrzymujecie maila z wideo i materiałami, w którym mamy krok po kroku przedstawione elementy tej rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz sposób wprowadzenia ich na lekcje. Tak więc, jeśli chodzi o plan wyzwania, tutaj jest szczegółowy program, co będziemy każdego dnia poruszać. Wyzwanie będzie się działo tutaj w grupie Smart Teachers na Facebooku. Opowiem o różnicach pomiędzy technologią AR i VR, jaki sprzęt potrzebujemy. Tak naprawdę nie jest to jakiś skomplikowany sprzęt, który potrzebujemy na lekcji, żeby to wprowadzić. Jak wykorzystać obie technologie w klasie, pokażę przykłady aplikacji bezpłatnych, czyli bazujemy na tym, co nie wymaga od nas dodatkowych kosztów. W drugim dniu zaprosimy sobie zwierzęta na lekcje i pokażę też przykładowe zadania, jak można wykorzystać te elementy, właśnie realizując cel edukacyjny. W trzecim dniu opowiem o okularach. W czwartym mamy aplikację VR i również przeniesiemy się do kosmosu i tam też pokażę kilka przykładowych ćwiczeń. I w piątym dniu również przedstawię stronę internetową z elementami tej technologii AR i VR. Czyli wybierzemy się w dowolne miejsce na świecie i to za darmo wszystko. Tak więc zarówno całe wyzwanie jest bezpłatne, jak i aplikacje, o której mówię, są aplikacje i narzędzia, o których mówię, są bezpłatne. Natomiast jeśli chodzi o wyzwanie, to należy z niego skorzystać właśnie w tym terminie od 12 do 16 kwietnia i trzeba się zapisać na stronie wyzwanie.risingtrainteachers.pl tutaj, wypełniając ten formularz, ponieważ po 16 kwietnia będzie to wyzwanie, tak jak zawsze zresztą w moim sklepie i będzie już wtedy płatny. W tych dniach dostajecie 5 nagrań wideo, czyli każdego dnia jest przygotowane krótkie szkolenie w postaci maila, gdzie będą również dodatkowe materiały, linki do stron. Na koniec jest e-book z podsumowaniem wyzwania i oczywiście certyfikat uczestnictwa. Ja już tutaj szybciutko wyświetlam link do tego wyzwania, bo tu jeszcze mamy starą stronę, ale okej. Myślę, że wysłałam też dzisiaj w mailu, więc też można tam, jeśli chodzi o maila, odnaleźć i będzie link do tego wyzwania. Czy można osadzić grę w Geniali? Nie można, ponieważ
generalnie nie możemy udostępniać jakby tej gry z BlueCat zewnętrznie, tak? Mamy link, co prawda, do gry, który możemy przekazać. Już patrzę zresztą. Ale nie mamy takiej opcji jak osadzenie, tak, kodu, więc nie możemy osadzić Virginiali. Ewentualnie tylko link możemy podpiąć, który przeniesie, ale on i tak przeniesie wtedy do strony zewnętrznej. Uczniowie muszą grać ze sobą i nie ma tu możliwości wyznaczenia czasu zadania. Można zaznaczyć, tak. Wtedy zaznaczamy grę jako zadanie domowe, już pokazuję. Wtedy, gdzie mamy, gdzie to jest tutaj, jak wybierzemy sobie daną grę, to tak, tutaj ta gra na przykład jest tylko na żywo. Natomiast tutaj możemy zadać ją jako zadanie domowe i wtedy wybieramy sobie zadanie domowe, wyznaczamy, ile dni ma uczeń na wykonanie tego zadania, na przykład 5 dni, ilość godzin, minut. Tu możemy zmienić dodatkowy tytuł i tak dalej. I klikam Assign Now. I teraz to, co przekazujemy uczniom, to ten link, który tutaj nam się pojawił, więc uczniowie wchodzą przez ten link. Tak, tak jak Quizzes. Uczniowie wchodzą przez ten link, wpisują swój nick. I mogą grać w grę. Natomiast nam na koncie to się pojawi tutaj, kto zagrał i wszystkie raporty i statystyki. Tak, nie wszystkie gry, nie wszystkie warianty gier można zadać, natomiast większość jak najbardziej. Dobra. OK, chyba nie ma więcej pytań. Jeśli coś jeszcze się pojawi w międzyczasie odnośnie BlueCata, to jak najbardziej można zostawić komentarz tutaj, pod tą transmisją. Dziękuję Pani Agnieszko. Wesołych świąt, tak, jeszcze będę składać życzenia, ale też bardzo serdecznie dziękuję. To był ostatni webinar przed świętami, to tydzień święta, więc webinaru nie będzie, a za 2 tygodnie wyzwanie, więc też webinaru nie będzie, bo będzie wyzwanie. Tak więc wesołych świąt, tak, odpoczywajcie, nabierajcie sił, spotykamy się po świętach, na wyzwaniu i jakoś do końca roku trzeba będzie jeszcze się tutaj trochę szkolić, bo nowe rzeczy się zebrały i nie ma co tracić czasu, tylko jak najbardziej je wszystkie poznawać. Dziękuję bardzo serdecznie. Dajcie znać też, jak przetestujecie aplikację z uczniami, jakie wrażenia, bo myślę sobie, że po całym roku zdalnego nauczania Kahoot i Quizzes to już jest takie bardzo też i dla uczniów trochę chyba nie tyle nudne, co po prostu zawsze to samo, więc jak najbardziej można wykorzystać BlueCat dla urozmaicenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.